Kochani, 15 maja, godzina 20:00, rusza prywatny serwer Metina MMA MT2, bądźcie czujni. A i zapomniałem, za 10 pierwszych miejsc są zaczepiste nagrody, dlatego wbijajcie na serwer, no i ten, widzimy się na psach, elo. Śniadanko prawie już zjedzone, a plan wygląda następująco. Dobra, ogólnie to robimy prank na dziewczynach. Zaraz jedziemy z Czarkiem, który trzyma kamerę. Operator Szereg Czerwy. I słuchajcie, to jest właśnie fajne, że Mati w tym momencie z Martulką i z Lili jest na sparingu, więc idealnie się złoży, timingowo jeżeli chodzi o czas, bo wrócimy w tym samym czasie, więc Martulka nawet się nie spodziewa, że ja coś nagrywam, bo no bo nasz operator jest z nią, tak? Więc to jest właśnie, to jest kluczowe i zastanawialiśmy się długo, kiedy nagrać ten odcinek z Szarkiem. No i jak zwykle przełożyliśmy wszystko na ostatnią chwilę i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, nie? Bo jakbyśmy wszystkie nagrali, to mogłyby coś dziewczyny podejrzewać. Jedziemy w tym momencie z Szarkiem, bo jesteśmy umówieni na godzinę 10, a jest 11, więc akurat będziemy punktualnie i pani wizażystka zrobi mi makijaż, który ma scharakteryzować knockout. Różne uderzenia oczywiście w twarz, bo ja rzekomo jestem na sparingu, a jej ci nie mówiłem. Martulce powiedziałem, że mam dzisiaj sparing. Powiedziałeś? No, a Martulka tak, jak sparing z kim? Ja mówię, no z trenerem. No nie, on coś ci zrobi. I przychodzi Mati, a z trenerem masz? No to może coś ci zrobić. Serio? A ja, kurde, ja się właśnie tego boję, no bo wiecie, teraz walka. Nie, no to jest bez sensu, czemu z trenerem? I tak łyknęli, więc Martulka nawet wierzy. Ona będzie w jednym wielkim szoku, tak no. Widzimy się już na miejscu u pani wizażystki, jak będę miał limo. Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, nie? Witam pana. Gorzowa za 30 zł dałoby radę? A nie zeszła jeszcze na sam koniec. O kurde, Martulka wzięła się ochraniacz na głowę, a ja mam sparing. Michał powiedział dokładnie to samo Ani na dole. Ania tak się patrzy krzywo. Ta? Martulka napisała pół godziny temu. Tak, dopiero, czyli dopiero tam pół godziny temu dotarli. Też mam sparing, aha, ja też mam sparing. Może dadzą, kurde, powiem ci z fame dać już dawno, a powinni, ale nie dali. Więc dostaniesz i dziosę. Dostanę luja. Że wracam po sparingu i zostaję znokautowany, leci mi krew, obili mnie najmocniej na świecie i generalnie to nie chce mi się żyć. Nasze kobiety mają zareagować tak, bo Michał ma walkę w sobotę, że już po prostu nie będzie mógł walczyć. Tak, żeby... Ja myślę, że mu krew z nosa leciała, jakieś podbite oko. Pierwsze kreski już zostały nałożone. Czy kumiesz, jak dostałem tutaj? Od razu. Ja nawet się nie przywitałem z trenerem, bo zapomniałem i trener od razu mi przewalił. Ale to oko to serio już wygląda, jakby coś no, stało, nie? Ja jestem ciekawy, czy one ogarną, że to makijaż. No ja też, no. Znaczy, na pewno ogarną, ale po jakim czasie? Tak, po jakim czasie. Czy to będzie takie bardziej, że aaa, czy takie, o Jezu, pokaż, ej! No, takiego, więc będziesz musiał to też grać dobrze, nie? Tak. Tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że dziewczyny się nabiorą. Zresztą ta pierwsza reakcja, że była taka, że tak, co cię przez te 10 sekund, żeby to było taki Jezu Boże, jak ty wyglądasz, podchodzi i a, serio. I mnie po chwili znowu łoi, nie? Marti, potem Ania, no i mnie biją. I już potem nie będę musiał przychodzić do Magdy, bo będę miał prawdziwe limo. Tak. Ciekawe są reakcje ludzi na ulicy, nie? Możemy jechać do Macao, jak chcesz coś. Dziękujemy tej paniom bardzo. Pani zrobiła super robotę. Zapraszam serdecznie. Jakbyście chcieli jakieś limo albo nie wiem, jakąś inną charakteryzację, to pani Magda. Dziewczyna na medal. Czarek, weź bo ja... Nie. Siły. Nic stąd uda się. Za rękę mnie złap. Wyglądasz jak zombie bardziej niż... Jak zombie, no właśnie. Jeszcze panu przekażam bardzo, ale pracujemy. Tyrki o 12 ty. Że szarpałem się na niby z kierownikiem, trener to zobaczył i trener mi wpierdzielił. Aha. Bo myślał, że się biłem z kimś, kto jest, wiesz, bardzo wysoko ustawiony w klubie i on nie dopuszcza zawsze do takiego zachowania, że jeżeli by mnie tak pobili, to wiadomo, że albo by mi pomogli, albo chociaż powiedzieli, żebym poszedł do toalety się przemył, nie? W ramach kary chciał ci dać jakiś pieprz przed walką, żebyś albo, się na walce nie bał? Żebyś się na walce nie bał, ale trochę przesadził, bo po prostu już w jakąś furię wpadł i nie wiadomo w ogóle, no nikt nie potrafił go opanować, nie? Tak, dobra, to tak zrobimy, no. Bo te dziewczyny raczej uwierzą, bo kilka razy było tak, że trener serio dał mi wycisk, no ale tu to już by było przegięcie, gdyby tak było naprawdę, nie? Dwa razy poproszę twarożek i tą rzodkiewkę. Dwa razy, a to bez zestawu. I two for you, to toast, z czym tam jest ten toast? Zestaw. A niech pan nie pyta, ale on gorzej dostał, wie pan, niż ja to. To tyle dobrego. Jaki jest ty zajebisty aktor, stary. Przepraszam bardzo, bo zamówiłem. Już czekam jakiś czas, czy mógłbym prosić? Ja bym podjechał pod okienko, za chwilę będzie zamówienie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Jak pan trzyma serwetkę, ja mógłbym tak, co serwetkę? Ale to pani... Przejmujemy telefon, ja wszystko będę nagrywał telefonem, dojeżdżamy do domu, Mati jest gotowy. Halo? No? Zaraz jesteśmy, Ania. No, chodź na dół szybko.
Radzie? Tak, zejdź proszę. Jest przypał. Dobra. Ciekawe, o co Czarkowi chodzi, zestresowałam się. Ja a też. O co chodzi? Bo Czarek napisał być, bo jest przypał. Może żartuję po sobie. Może Michałowi się coś stało. Ja wiem, ale nie było. Nie, co? Właśnie, nie mówcie, ale trener nie może robić sparingów na dwa dni przed walką, żeby się coś stało. Szczerze, nie powinien. Jakby wiecie o co chodzi, że to jest nieodpowiedzialne mega dla zawodnika. Wypluj, tak. A może czasami się coś stało, to nie. Jak to zabrzmiało? Kurde, są? Ej, są. I co? No. Żyją. Coś Michał ma tu. Nie no. Chyba zęba wybił. O kurde. Nie no, nie ma. A tak. On to powiedział na to, że nie kamerę, ma ty boga. Co? Co ja miałem zrobić? Nie leciał. Nie, to jest malowany jest. No, malowany, no. Ej, to był wasz najgorszy PKB. Ale szczerze, jakbyś nie powiedział Ani, że dawaj, bo przypał jest. To byśmy tak. A bo byliście stresowani? No. I byś wsiadł od razu i byś to pokazał, to byś miał ten, a ty Ania, a my już rozpijamy. Ej, a może mi to zresztą się przesadzał, jeszcze nigdy byś tak na Czarka nie krzyknął. Na pewno jeszcze jakby byście mi tego nie przegadali. Ja nie lubię, tylko teraz byście. Nie no, Czarek powiedział. No ale ja wiedział, ale dobrze powiedział Marki, bo za mało dostała. Ej, a ja mówię jeszcze tak. A ja mówię tak, może Michałowi się coś stało. Mówię, mam nadzieję, że Czarkowi to pójdzie. A wy jesteście... Ja od razu mówię do Matiego, bierz kamerę. Widzisz, czyli pan. Tak? Tylko tak. To nie ma, ja mówię, dobra, Marek. Marek, chcesz to wstać z bekonem? Za dużo miałeś... Dziewczyny Gejsiego idą zobaczyć, co to się... Michał zęba wybił, a ja już ty lekarz. My się wkręciłyśmy, tylko ty jak zaczęłeś nie pracować w tym garażu... Ale ja płaczę, że nie masz na serio wybitego zęba, bo już myślałam, że... Wybij! Nie, mnie najbardziej zasmuciło to, że Ania powiedziała, że już lepiej jakby się Czarkowi coś stało. To było przykre, Ania, to było przykre. Ale miałeś sparing? Nie. Co? Nie miałeś dzisiaj sparingu? Ty mnie oszukujesz co 5 minut? Co ty cały czas oszukujesz, naprawdę? Miałem sparing, co oszukuję? No przecież nie widzicie? No. Ej, ale ja uwierzyłam i dlatego powiedziałam, że Szyszka jest nieodpowiedzialny. Cofam oczywiście, trenera się boję i tak dalej, przepraszam, pozdrawiam. Ale ja byłam właśnie zdziwiona, że ty masz na 3 dni, mówię, sparing, to jest nieodpowiedzialne. Ej, zobaczcie Michała jak zamawiał maka, bo Michał zamawiał maka w tym makijażu. Halo, przepraszam, zamówiłem. Już czekam jakiś czas, czy mógłbym prosić? Dobrze. Zjebałem, nie? Czemu ja się wydarłem? Jezu. Nie! Ale nie patrz.